Dubiel też ci gadał, że miał nic na niego nie wyjść, a jednak wyszło tak, że wie co tam w prokuraturze jest. Dubiel też ci gadał, że miał na niego nic nie wyjść? Ja nie wiem skąd ty takie rzeczy bierzesz. Poza tym nic na niego nie wyszło. Znaczy, ja wam powiem tak, możecie żyć dalej tą nienawiścią, którą wzbudził was Konopski Sylwester Wardęga do Dubiela, pomawiając go o rzeczy, których nie są w stanie udowodnić. Możecie to robić, jakby spoko, nie? Ale jakby na koniec dnia prawda jest taka, że Marcin nie jest oskarżony w żadnej sprawie, a nawet jeśli by był, to do momentu wydania prawomocnego wyroku nadal byłby niewinny. Co wyszło na Dubiela? No w sumie to nic. Wyszło potwierdzenie to, co wszyscy wiedzieliśmy, że jest delikatnie mówiąc niedojebany. Więc wy nadal możecie sobie myśleć, co chcecie, ale prawda jest inna. Była potrzebna jakaś namacalna osoba, która przyjmie damage całej tej sprawy. Stewart siedzi w Anglii, nie ma go 5 lat w internecie. No to ludzie sobie powybierali ludzi, których albo nie lubili, albo którym w końcu się należało, nie? Bo Dubiel tak ogólnie, to on w swojej karierze jest winny wielu rzeczy, za które nie poniósł odpowiedzialności, więc teraz ludzie stwierdzili, że za to poniesie. Paradoksalnie za coś, za co nie powinien, ponosi konsekwencje, za to, co powinien, tam z przeszłości, jakieś większe, bo zawsze mu chodziło płazem, no nie poniósł. Tu ma areszt domowy do lutego. No i to znaczy, że se siedzi w domu. Według ciebie on nie wiedział, co robić z jako najbliższa mu osoba, bo to jest mu zarzucane głównie, że wiedział, tyle go krył. To jest stary troszkę na takiej zasadzie, jakby w tym momencie mistrzu pisał do 12-latek. Czy jest to osoba mi bliska? No tak. Czy ja wiem, co on robi w tym momencie? No nie. Tam trochę to jest bardziej skomplikowane, no ale spoko, jakby taka została nadana narracja, jakby ileś osób w to wierzy. I aleluja, nie? Sprzedanie udziału w Larte to ewidentnie odcinanie się Bogdana Dubiela, PR-owa zagrywka. Być może. Najciekawsze jest to, że wypuścili podcast Boxer z Wardęgą, mówiąc wprost, że jebali w całą Pandorę i że wiedzieli, że Boxer wraca do fame po 3 dniach, a ludzie klapki na oczach. No ale jak już wiesz, wynegocjowana była rekordowa walka w fejmie, to można się było zakolegować na nowo. Jakby mnie to dalej dziwi, nie? To, że Boxer w niezrozumiały sposób stał się suczką Wardęgi, to jest jedno. Ale to, co Wardęga odpierdolił, to przeszedł samego siebie. Tylko ja mam wrażenie, że ludzie mają coś takiego, że wychodzą z założenia, że Sylwester i tak ma rację, bo zazwyczaj miał rację. Więc teraz, jak trzeba będzie, to też się z tego wytłumaczy. Kurczę, to szambem jak stąd do Łodzi. Ale nieważne, nie? To jest właśnie dobrze użyte domniemanie niewinności. Są oskarżenia czy coś, ale dopóki nie ma czarno na białym, jak Marta Linkiewicz, to się uspokajamy, nie? Więc no. No jest jak jest, stary. A myślę, że będzie dobrze overall. Prawda musi się obronić. A jeśli chodzi o Boxdela, to mnie bardzo zastanawia to, czemu on się tak dał zniewolić. Bo to, że to jest, to jakby to widać, nie? To trochę wygląda jak ten moment, kiedy kogoś porywają i nie wiem, uzależnia się od swojego oprawcy. Mega dziwne to jest. Wzywam Boxdela do wypowiedzenia się na ten temat. Dla wizerunku, paradoksalnie ja uważam, że on traci wizerunek. Bo w momencie. Inaczej, moim zdaniem, myślenie, że Wardęga ma klucz do tego, żeby Boxdel wrócił, to jest pierdolenie. On dużo lepiej by na tym wyszedł, jakby się odciął od Wardęgi, w momencie, kiedy już ta Pandora mniej więcej ucichła i nie postawili mu zarzutów i nie utrzymał z nim kontaktu, bo ludzie są w kropce. Bo z jednej strony, jeśli Boxdel nic nie zrobiłeś, takiego dużego, tak? Pomyliłeś się, ale nic nie zrobiłeś, a wykręcili ci taką aferę, to powinieneś mieć za złe. To jest ludzki odruch, powinieneś mieć za złe ludziom, którzy to zrobili. A jeśli jesteś po tym wszystkim pokorny względem tych ludzi, to są dwa pytania. Czy jesteś zjebany? A drugie, czy oni coś jeszcze mają w kieszeni, żeby cię zastraszyć, że tak musi być? Wiesz, o co chodzi, nie? Więc to jest takie nie do końca. Ale wizerunkowo to niesamowicie tracą. Te gołcy to już są do zakopania, moim zdaniem. Ale zresztą to widać, jakby tam już też vibe'u na tych odcinkach nie ma, na tych nowych. Tam już nie są, wiesz. I na Wardęgę też to oddziałuje, więc ja nie rozumiem, jakby to oni z obopólną stratą, bo jakby najgorszą rzecz, co oni moim zdaniem po tym wszystkim mogli zrobić, to jest na nowo zawiązać jakiś kontakt i współpracę biznesową, albo przynajmniej tak szybko. Jakby tracić zarówno jeden, jak i drugi. To jest stary, mega dziwny. Dlaczego Bogdan jest takim dla Wardęgi i wiele rzeczy spod Wardęgi aktualnie? Znaczy, nie wiem, ja mogę tylko domniemać, nie? Wardęga gra teraz kartą miłosierdzia, łaskawie przebaczył Bogdanowi, a prawda jest taka, że gdyby Bogdan się od niego odciął, to jeszcze bardziej poleciałby wizerunek szeryfa. Słuchajcie, na koniec dnia, oglądałbyś gołcy Wardęgi i Goli, bo oni tam zostali? No z jednej strony może by ktoś oglądał, ale to
chuj mieć kurwa chatę za 100 tysięcy z ludźmi na pensji, jeśli możecie nagrywać na kanał Watacha albo na kanał Wojciech Gola, jakby wiesz o co chodzi. A z drugiej strony, no nie oszukujmy się, Fame jest kroplówką finansową dla Wardęgi. To jakaś walka od czasu do czasu, chociaż częściej są te konferencje, cage'e. Zresztą nawet jak spojrzysz na kanał Sylwestra Wardęgi, to od momentu, kiedy była drama z Wersow, jedyne co jest, stary, no jeszcze się tutaj pojawiają jakby. Była drama z Majewskim, ale to też był Fame. Była drama z Konopem od tego czasu. No poza jakby typowym strzelaniem w Team X, to tu jest content fejmowy, tak? Tu jest Fame. Fame, Wersow, jakaś losowa Natsu, Q&A, wiesz co. Największym problemem tego kanału jest to, i to jest bardzo duży problem, że Wersow drugi raz loga nie zajebie. Lexi drugi raz Rajstop nie przypierdoli z AliExpress. Zegarków Harry'ego Thompsona już nie będzie. Jakby ten kanał, i to jest analogicznie, ja to mówiłem kiedyś, jak Revo startował. Zobacz. Abstrahując od tego, że Revo filmów nie wrzuca. Ciężko jego kanał znaleźć. Revo musiał się przebranżowić. Bo tu były skamy, tu były jakieś afery i nagle się okazało, że to się skończyło, bo wszystko wstecz zostało wykorzystane i ludzie zaczęli się pilnować. I co się wydarzyło? Trzeba było zacząć nagrywać coś innego, czyli wziął się za newsy, tak? O, ten coś zrobił, ten mu tak powiedział, ja uważam, że źle powiedział. Koniec. Bo nie możesz całe życie kręcić, bo drugiej Pandory nie będziesz miał cały czas takich mocnych tematów. Bo wiesz, to nie jest Gazeta Wyborcza i szperanie w aktach z lat 90. Rozumiesz? Więc Wardędze został Fame i granie Warwickiem na Twitchu. Ewentualnie to jakieś takie live'iki, coś w stylu moich, Kodm robi lepsze, wiadomo, na YouTubie, nie? Bo więcej osób to ogląda, to lepsze. Jak wygląda mój stosunek z Renem Sylwestrą? Jeszcze jakiś kontakt po tej waszej minispinie 2 miesiące temu? A to nie była minispina, tylko on perfidnie kłamał. Dla tych, co nie wiedzą, to w grudniu, jakoś w środku grudnia sobie przypomniał, że ma jakieś obiekcje względem mojej osoby w temacie z października. Ale niechęć ja mogę widzieć, nie? To jest takie typowe nastawianie ludzi przeciwko mnie. Konopski zresztą też to często robi. To nie są jakieś grube afery, czy jakieś mocne zdania, tylko tu jakaś szpilka, tu jakaś sugestia, tu jakieś tamto. No w końcu przyjdzie kryska na matyska, nie? Co zrobiłeś w październiku? No bo on twierdzi, że jakaś dziewczyna się wycofała z publikacji czegoś, bo ja powiedziałem o niej z imienia i nazwiska. Kurczę, ta dziewczyna, zanim Pandora jeszcze była, ale już temat był wałkowany, siedziała tutaj na czacie, normalnie rozmawialiśmy. Ja zresztą odezwałem się do niej. Słuchaj, coś ci przeszkadzało i tak dalej? No mówi, nie. Ja poprosiłam Sylwestra i Konopskiego, żeby do ciebie napisali, bo nie chcesz się już posługiwać swoim nazwiskiem w internecie. No i tak było, nie? Ja mówię, ty tylko, że z Konopskim ja nie mam żadnego czatu. Nie mam ani na Facebooku, ani na Instagramie, więc do mnie nie pisali. A Sylwester Wardęga tylko czasami mnie pytał o walkę. A na Instagramie to rozmawialiśmy ostatni raz w lipcu podczas Fejmu, który był we Wrocławiu, bo mieliśmy się na IRL-a umówić. To było wszystko. Zapewniacie ofiarę, że kurwa czegoś nie będę robił, nie rozmawiając ze mną, a potem masz mi za złe, że ja to robię. Wiesz o co chodzi, nie? Ale jakby, no kurwa, no życie bywa przewrotne, nie? Życie naprawdę bywa przewrotne. Więc ja myślę, że zwieńczenie całej tej sprawy będzie za niedługo, bo to za chwilę wybuchnie. Tu jest, kurwa, wiesz, tu jest balon już dmuchany do granic możliwości i której strony to pierdolnie. Teraz pytanie, czy ten balon jest, kurwa, nadziany powietrzem i on sobie gdzieś tam pofrunie i się skończy, czy znowu jest nadziany gównem i zacznie pryskać, kurwa, w każdą stronę. Ja swój typ mam. Jak będzie, zobaczymy. Nic nie wybuchnie. Pozwól mi, jako ekspertowi od wszelakich drobnoustrojów internetowych, że będę stał w opozycji do twojego zdania. W twoich odpowiedziach Sylwek siedzi cicho. A co on mi ma powiedzieć, skoro ja mówię prawdę? Jakby najlepszą taktykę na gościa z Kika to jest po prostu mu nie odpowiadać. Jakby wiesz, tu siedzi kilka tysięcy osób, tam siedzi ileś, 10. Po co wchodzić w interakcję, która z góry jest przegrana, nie? Więc no. Jakby ktoś wrzucił, powiedzmy, na mnie film, który miał 100 wyświetleń, ale by równał mnie z ziemią, to ta jedna osoba, która go widziała i mi przyszła na czat o tym napisać, by dostała bana. Ja jakby pochłam się wpadać w kłopoty, nie? No to jest analogicznie, ja nie wiem, czy to jest prawda, to też z góry zaznaczam. Ale ponoć ostatnio spamowaliście, czy tam ludzie spamowali u Sylwestra, że jakoś tam Rafał go podsumował czy coś. Ja nie widziałem tej wypowiedzi i nie siedziałem z nim wtedy na TS-ie. No i też to olał, pomimo, że zawsze był taki, tak, no to zobaczmy, no. Jesteś gorszy niż te babki od Tarota, a koniec końców wszystko się sprawdza. Kurwa, zobaczymy. Nie wszystko się sprawdza. Teraz wszyscy się obrywa, bo stawił się za dubielem, ludzie jadą z nim. A to akurat duży szacunek dla Przemysława Szyszki. Bo z jednej strony ludzie bardzo walczą o to, żeby każdy mówił, co uważa. I żeby każdy miał prawo do tego, żeby wyrażać własne zdanie. I jedną rzeczą jest, jakby ktoś, kurwa, stawał murem, nie wiem, za gwałt
właścicielem, za mordercą, za złymi ludźmi. Ale tu masz czarno na białym, że nie ma podstaw, żeby oskarżenia, które zostały ustosunkowane w kierunku Marcina Dubiela w internecie, miały pokrycie w rzeczywistości, a ludzie i tak swoje. I ja wam powiem, z czego to się bierze, bo ja ostatnio o tym myślałem. Jeśli codziennie robisz tyle, dolewasz kropelkę, to koniec końców masz pełną szklankę. Wiadomo, że jak przyjdę i zapierdolę z butelki wody do szklanki, będę miał pełne, a to jest bardzo, to będzie bardzo widoczne, że zrobiłem tyle, ale jak będziesz codziennie ludziom wchodzić pod świadomość i utwierdzać im w przekonaniu, że tak jest, że tak jest, że tak jest, takie, taka reklama podprogowa czegoś. I właśnie na tym to polega, nie? Wiesz, tu przemilczysz, tu dasz do zrozumienia. Musisz za każdym razem odnawiać tą nienawiść ludu do pewnej osoby. Dlatego to powiedzenie, że kropla drąży skałę, jest bardzo trafnym powiedzeniem. Nie reagujesz, zezwalasz? Z drugiej strony reagujesz, pokazujesz słabość. To też jest takie, ciężko określić za bardzo, w którym momencie trzeba się za to wziąć. Pamiętajcie, kiedyś nadejdzie sąd ostateczny. Stanie San Pedro i ci powie, you shall not pass. Wypierdalaj, kurwo, do Evila. Ja myślę, że Fame też już to jest ten moment, w którym powinien się ustosunkować do paru rzeczy. Między innymi jak to jest, że na przykład... To wam tutaj też powiem jedną rzecz. Dlaczego ludzie są straceni, którzy mają, nie mają community, albo nie mają zasięgu, albo nie mają mocnej pozycji. Kto płacze w dniu dzisiejszym za Paramaxilem? No kurwa nikt. Bo większość osób to nawet im albo było obojętne, albo nawet nie chcieli, uważali, że jest nudny, jak on tam walczył. Jakby kto się będzie pochylał nad taką krzywdą, człowieka, który ewidentnie nie zarabiał jakichś wybitnych pieniędzy, zrobił sobie tam dwie waleczki, napisał głupotę, napisał jakiś żart, sprośny podczas Pandory. No ale dobrze, no to Boxdela przywrócili. Dlaczego go nie przywrócili? Pytanie. Analogicznie. Czy można przywrócić Boxdela, ale nie można przywrócić DJ-a Palasajda? Tylko znowu, nikt o nim nie pamięta. Jakby on tam, wiesz, go jeden za jeden wymieniać na jakiegoś innego mapeta, nie? I ja to mówię jako osoba, która jakby ma totalną bekę z DJ-a Palasajda, jeśli chodzi o content, który on wstaje do internetu. Ale jest to... Wiesz, o co chodzi, nie? Chodzi o to, że oni nie chcą pokazać, że popełnili błąd, ale już i tak pokazali, że popełnili błąd, jeśli chodzi o Boxdela. Wiesz, o co chodzi? To jest... No wiesz, stary, o co chodzi, nie? I ja rozumiem, że tak świat działa, że osoba ważniejsza, są ludzie, którzy mają większe value i mniejsze, pomimo że jest dużo osób teraz na świecie, które krzyczy, że wszyscy jesteśmy tacy sami i a dlaczego tak, a dlaczego nie? Możesz o tym mówić, jakby nic to nie zmieni, bo świat jest skonstruowany, jak jest skonstruowany, musisz to zaakceptować. Możesz trochę z tym walczyć, ale ogólnie szkoda czasu. Dlatego nikt mi nie wmówi, że w całej tej sytuacji chodziło o dobro jakichś ofiar i tak dalej. Pandora Gate, niestety, z perspektywy czasu, trzeba sobie to jasno powiedzieć, to była kolejna drama w internecie, która się wymknęła spod kontroli, głównie przez hype'owanie tego tematu i uważam, że najwięcej jakby w tym zrobiło to, że politycy tydzień przed wyborami postanowili się do tego przyłączyć. Na niespotykaną skalę to poszło. I to się wszystkim wymknęło spod kontroli. I uważam, że każdy podczas tej afery, tej dramy bardzo dużo błędów popełnił, bo nikt nie był na to gotowy. Nikt nie wiedział, jak się zachować. I zarówno są błędy są po każdej stronie. I to po miesiącu. Ja wam powiem paradoksalnie jedną moją rzecz. Moja matka mi powiedziała swoją opinię na ten temat. Bardzo niepopularną opinię, z którą praktycznie nikt by się nie zgodził w momencie, kiedy ta afera trwała. Bo ona do mnie zadzwoniła i mi powiedziała, jaki ma punkt na tą sprawę. Ja mówię, kurczę, to co mówisz ma rację bytu, ale nikt tak nie myśli. I teraz po czasie, po tych 3-4 miesiącach coraz więcej osób tak zaczyna postrzegać to, nie? A moja mama w ogóle nie była internetowa. Ona jakby podczas tej Pandory zainteresowała się tym i wiedziała więcej rzeczy i miała lepsze analizy od tego niż ja, nie? To totalny hit, nie? Teraz na przykład moja matka do mnie dzwoni, coś sobie tam gadamy i ona mówi, a ostatnio oglądałem podcast Szalonego Reportera z jakimś tam tym, no, potem zobaczyłem, co to jest za ziomek i on tam w takim innym filmie powiedział to i to, skandaliczne to jest, nie? To wiesz, nie? Stówkę ktoś ci za to dał? Wiesz, o co chodzi, nie? Co powiedziała? Chyba też jakby cofając się w czasie, nie będziesz miał tych samych emocji, nie? Więc mogłem to powiedzieć wtedy, bo już inaczej na to zareagujesz. Moja matka stwierdziła tak. Oczywiście abstrahując od tego Stewarta, bo jakby to jest ten, że tam chwili nie było. Kręcą aferę pod wyświetlenia i kasa się musi zgadzać. To było. Że to się dobrze nie skończy. I że jakby to dalej nie sprogresuje pod tym względem, że to jakby nic z tego nie będzie. Ani jakby nikt nie pójdzie siedzieć, ani nawet raczej nikt nie będzie oskarżony, być może ten Stewart. Że to nie, przede wszystkim jakby główny sens tego było, że to nie jest jakaś walka o sprawiedliwość, jakieś ofiary, o brak przemocy czy wykorzystywań w internecie, tylko to gra się zupełnie o co innego toczy, nie? Zwołaliby ci matkę, nie było sensu wtedy mówić, że nie mówiłeś,
Dużo idiotów ją codziennie wyzywa. Znaczy, to nie są jakieś rzeczy, nie? Żebym nagrał kulisy czy inne ofiary Nitrogate i wstawiać tam rzeczy, które do mojej matki wysłali, która jakby nie miała z tym nic wspólnego po filmie, tym nie wiem, ale się dowiem. Bo ja też chyba o tym nigdy nie mówiłem, bo to też jakby po co o tym mówić, nie? Jakby jest ileś osób, które wiesz, jakiś kanał coś powie, i oni idą działać, nie? To jest właśnie najgorsze. Bo wyobraźcie sobie, że takiemu Bogzelowi ktoś młotkiem w łeb przydolił na następny dzień po filmie Bardęgi. No bo jest pedofilem. I jakby w jego sumieniu on dobrze zrobił. Wyeliminował pedofila. Zostało mu to udowodnione? Nie. Kogoś zgwałcił? Nie. Drugą nieletnią? Nie. Nie, może jakaś pedofilia dziecięca. Pornografia. No nie. Ale chuj, ale młotkiem, ale młotek w głowie już jest, nie? Już siemano potylica. Więc no tyle, nie? Co ja mam powiedzieć? Góra z górą się nie zejdzie, człowiek z człowiekiem zawsze. Rzesze Liga źle tego używa. Debatowaliśmy o tym z Williamem kiedyś, że powiedzenie góra z górą się nie zejdzie, człowiek z człowiekiem zawsze, jakby to jest nawiązanie do tego, że ludzie prędzej czy później się godzą. Że prędzej czy później zawsze wpadniesz na drugą osobę i wyjaśnicie spory. On to używał jako to, że kiedyś go znajdzie. No, jakby niech będzie. A tak ogólnie góra z górą się schodzi. Przez ruchy tektoniczne. Natalia teraz film nagrała o tych udziałach Larte, to ludzie zaczęli jechać z tym salonem chore. Bo ludzie to mapety. No. Ludzie się nawzajem nakręcają, nie? To jest analogiczne, jak jedna osoba wpadła na pomysł, że wyśle Olgierdowi poralkę, inni sobie pomyśleli XD i zamówili mu pizzę, albo zamówili mu pogrzeb. Reszta zaczęła, że ktoś komuś zamówił pogrzeb, to stwierdzili, że wyślą tam ABW. A jak już ktoś wysłał ABW, to mówi, samo to mogę odpierdolić. To zamówię mu lot w NASA, niech wypala na księżyc. No i to właśnie, tak działa psychologia tłumu. Jakby teraz możesz należeć do jakiejś grupy, możesz mieć jakąś przynależność społeczną w internecie, jeśli na przykład jedziesz do Biela, bo jest jeszcze 50 osób, u których znajdziesz poparcie, akceptację i znajdziesz propsa za to, że robisz to samo co oni. I ludzie jak takie bezmózgie Yeti, którzy ja uważam, że jeśli by stanęli naprzeciwko mnie i zaczęlibyśmy debatować na ten temat, to w 45 sekund skończyłyby mi się argumenty. Ich ostatnim argumentem by było no ale było na filmie. I oni sami nie wiedzą, dlaczego to robią. Wiecie, o co chodzi, nie? I tak to właśnie jest. Dlatego ja się nauczyłem, że z ludźmi to nie ma co dyskutować na takie tematy. Jest może 30 osób, z którymi byłbym w stanie dyskutować na jakiś taki temat, nie? A reszta to jakieś kurwy. Ja może wykazuję teraz jakąś wyższość, taką moralną nad niektórymi ludźmi, ale dla mnie większość ludzi to są idioci i nie warci rozmowy. Ale spoko, bycie debilem nie jest złe. Złe jest, jak jesteś debilem, ale myślisz, że nie jesteś. To jest wtedy największa tragedia, jaką możesz odbywać w życiu. Z mojego punktu widzenia, nie? Więc każdy debil powinien mieć swojego mentora. Tylko niestety debil czasami ma skłonności, albo wielu debili ma skłonności do tego, żeby wybrać na swojego mentora debila, który udaje, że nie jest debilem. Jakby to jest ciężko, bardzo zagmatwane, nie? I niestety tacy ludzie też są podatni na manipulacje. Między innymi dlatego sytuacja polityczna w tym kraju wygląda, jak wygląda. Jutro Marcin film wypuszcza o tym pokoju 222 i na miniaturce Dubiel jest tak, że będą znowu kolejne paczki insynuowanie, że zdradził na co. I widzisz, i kto się tym zainteresuje na minus i mu powie, co ty chłopie robisz? Nikt. Bo Dubiela nie lubią za Pandorę, to im można mu trzy gaty przybić. Kogo to będzie interesować? Ale spokojnie, tak jak mówię, przyjdzie kryska na matyska. Zawsze tak jest. Dla pociągi, celebrytki, a to bomby.